Zaprasza Karol Garnicarz. I po krótkiej tygodniowej przerwie znów słyszymy się na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. To jest ta audycja Wieczór na Luzie. Ja nazywam się Karol Garnicarz i jak zwykle we wtorek bardzo miło mi gościć w waszych domach, samochodach, gdziekolwiek słuchacie radia RDN. Oczywiście również też widzimy się na naszym facebookowym profilu. Dziś moim i państwa gościem jest Rafał Wisłocki, wiceprezes Brookbetu Termaliki Nieciecza. Dobry wieczór. Dobry. Cześć Rafale. Cześć. Powiem szczerze, gdy 23 lipca na stadionie w Niecieczy startowała PKO BP Ekstraklasa, nowy sezon ruszał, Brookbet jako Beniaminek rozpoczynał swoją przygodę z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce. Mecz zakończony remisem 1-1, był spory niedosyt po tym spotkaniu, ale jak pamiętam, nadzieje były spore. Niestety dziś spotykamy się już po ostatniej kolejce. Tylko rok niestety trwała przygoda Brookbetu Termaliki. Rafale, po tym pierwszym spotkaniu ze Stalą Mielec, jakie miałeś odczucia u progu sezonu? No był to pierwszy mecz, w którym chyba poczuliśmy niedosyt. Zasługiwaliśmy na 3 punkty i tego niedosytu, jeżeli chodzi o pierwszą część rozgrywek, było dużo, tak? Bo mieliśmy wiele spotkań, w których prezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o tak naprawdę szeroko pojęte tworzenie sytuacji i wejście w pole karne, posiadanie piłki, to były takie elementy, w których w wielu meczach dominowaliśmy. Tak naprawdę już w końcówce sezonu dużo o tym mówiliśmy, że nie wykorzystywaliśmy szans, które po prostu po piłkarsku tworzyliśmy. Stworzyliśmy sobie zresztą taką listę i wyszło nam, że w 11 spotkaniach zagraliśmy w taki sposób, że zasługiwaliśmy na większą liczbę punktów niż finalnie zdobyliśmy. Po drugiej stronie znalazły się tylko 3 spotkania, w których punktowaliśmy lepiej niż wynikałoby ze statystyki expected goals czy tak naprawdę z wejść właśnie w pole karne i odnotowanych strzałów, więc to pokazywało nam, już mieliśmy troszeczkę problemu w tym zakresie wykorzystywania szans, skuteczności i myślę, że ten element był takim kluczowym, jeżeli chodzi o finalny rezultat. Myślę, że na tym powinniśmy się skupić w procesie szkoleniowym, tak aby w przyszłości w większym stopniu ten element funkcjonował właściwie. Ja pamiętam, na pierwszym meczu spotkałem Łukasza Wiśniewskiego, dziennikarza sportowego, który dosłownie obok mnie siedział na meczu ze Stalą Mielec i powiedział, że po tym, co dzisiaj zobaczył, dla niego Stal Mielec jest kandydatem numer 1 do spadku. Był bardzo zadowolony, był bardzo zaskoczony dobrą grą Termaliki. To, co pan wspominał, te niewykorzystane sytuacje, to się ciągnęło przez pierwszą część sezonu przy Brookbecie. Często rozmawiając z kibicami, nagrywając ich, tworząc sądy po spotkaniach, powtarzali w kółko jedno i to samo. Ładnie gramy, potrafimy stwarzać sytuację, brakuje tego wykończenia. Tak, i to był chyba taki element, który troszeczkę zagnieździł nam się w szatni. Teraz jesteśmy po takiej turze rozmów z wszystkimi zawodnikami i wielu z nich podkreślało, że troszeczkę zbyt luźno podchodziliśmy do tego tematu. Wydawało nam się, że w końcu zaczniemy wygrywać, a przechodziły kolejne mecze i tych zwycięstw nie było. Pierwszych tych kilku kolejkach, bo tak naprawdę długo czekaliśmy aż do meczu z Górnikiem Zabrze. To była 9. kolejka. Tak, do pierwszego zwycięstwa, więc rzeczywiście tych 8 spotkań to głównie remisy i porażki. To były remisy i porażki. A ta wygrana to rzeczywiście gdzieś przechodziła nam przez ręce cały czas, bo w kilku tych grach brakowało bardzo niewiele, żeby odnieść sukces. I cały czas rzeczywiście te kibice, tak samo my, mieliśmy poczucie tego, że ta szansa jest blisko. Jest blisko. Ale tak jak mówię, troszeczkę skuteczności od różnych zawodników i pewnie byłoby nam dużo łatwiej, gdybyśmy po prostu wcześniej zaczęli zdecydowanie lepiej punktować, ale tak im też naszym dużym problemem w pierwszej części sezonu były też mecze wyjazdowe, prawda? Bo tam graliśmy zdecydowanie słabiej niż w domu. Wiosną to się trochę zmieniło. Jak, Rafale, myślisz, czy Mariusz Lewandowski, bo wiemy, że pierwsza część sezonu pod wodzą Mariusza Lewandowskiego, druga już pod wodzą Radosława Latala, czy Mariusz Lewandowski
nie miał może pomysłu, jak wpłynąć na tych napastników, bo pamiętam jego wypowiedzi. On raczej, trener Lewandowski, zawsze był stonowany, mówił, rozmawiam z zawodnikami, ja wiem, że to przyjdzie, że ten moment przełamania nadejdzie, że oni zaczną strzelać bramki, ale tak jak powiedziałeś, 8 kolejek się to nie udawało. Czasem myślę, że to właśnie w taki sposób podchodziliśmy do tego tematu, że wierzyliśmy w to, że to przyjdzie, prawda? A jednak myślę, że czasem warto byłoby w taki sposób dosadny i jasny powiedzieć zawodnikom, że to musi przyjść już w następnym meczu. Oczywiście to wszystko należy wypracować, tak? Bo myślę, że proces treningowy to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, żeby właściwie zawodników przygotować do meczu. No i bez tego, bez tej skuteczności w treningu, bez wprowadzania takich elementów, które pomogą w realizacji tegoż właśnie tej sztuki kończenia akcji, no to trudno oczekiwać tego, że właśnie w grach, gdzie poziom stresu, poziom oczekiwań, publika, tak, to są elementy, które znacząco wpływają na to, w jaki sposób działamy, jaka jest ten procent udanych zagrań w relacji do podjętych, więc tutaj no, trener Lewandowski, mamy świadomość tego, on też pewnie o tym nawet mówił kończąc pracę, no, że gdzieś w tym elemencie te rezerwy były duże i myślę, że teraz też pracował nad tym nawet w Radomiaku. No akurat tak się stało, że ta skuteczność przyszła dla Radomiaka akurat w meczu z Wisłą Kraków i przyniosła spadek Białej Gwiazdy do pierwszej linii. Ja oczywiście przypominam, że słyszymy się na antenie RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Widzimy się również na naszym facebookowym profilu. Jeśli ktoś z kibiców Słoni chciałby zadać pytanie Rafałowi Wisłockiemu o to, jakieś swoje przemyślenia, może podzielić się z nami na antenie właśnie podczas audycji Wieczór na Luzie. 14 6 200 500, to jest numer do naszego studia, można wziąć udział w audycji, porozmawiać, zadać pytanie, czy tak jak mówię, podzielić się jakimiś swoimi wspomnieniami, analizami z tego sezonu. Rafale, czy ty teraz byłbyś w stanie, albo jak byłbyś w stanie ocenić letnie okno transferowe, ponieważ Brookbet awansował do PKO BP Ekstraklasy, radość, powrót po kilku latach gry w pierwszej lidze i te transfery na początku przynajmniej nie sprawiały wrażenia, że są to naprawdę takie solidne wzmocnienia. Wiemy, że też część zawodników z biegiem sezonów udowodniła, że warto było na nich postawić, ale jak ty byś przedsezonowe ruchy ocenił? Czy myślę, że to były dwa bardzo ciekawe ruchy, które w kontekście całego sezonu okazały się być trafne, tak? Bo Muris Mesanowicz okazał się być najlepszym debiutantem, jeżeli chodzi o strzelców w całych rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, 11 goli. To naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o zawodnika, który pierwszy rok biegał po polskich boiskach. Nemanja Tykijaszki miał takie wahania troszeczkę, prawda? Wejście takie... Ale też można powiedzieć, że był solidnym zawodnikiem, jeśli chodzi o formację defensywną. Tak, myślę, że tutaj bardzo nam szkoda tego, że w pierwszej fazie przygotowań do rundy wiosennej Teki miał troszeczkę problemów zdrowotnych, które tak naprawdę przeszkodziły mu w tym, żeby jego forma przyszła od samego startu i kilka kolejek tak naprawdę upłynęło, zanim on doszedł do takiego poziomu sprawności, jakiego potrzebuje, żeby grać na swoim najlepszym poziomie, ale myślę, że te dwa ruchy były bardzo, bardzo dobre. Trener Lewandowski podjął taką decyzję, że ten zespół, który wywalczył awans, dał każdemu z tych zawodników tak naprawdę szansę w większym lub mniejszym stopniu, wobec czego ta liczba zawodników, która zagrała w pierwszej części sezonu, też była duża. Bo dużo mówi się o tym, iż w Brookbecie zagrało bardzo wielu zawodników w kontekście całego sezonu, ale to wynikało między innymi z tego, że zawodnicy, którzy chyba nie byli już jeszcze gotowi na to, żeby grać już na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o polskie rozgrywki, dostawali te szanse. Po okresie rundy jesiennej kilku z nich trafiło na wypożyczenia, czy to do polskiej drugiej ligi, czy do też na Słowację, tak jak Marcel Wasil, który bardzo dobrze spisywał się w rundzie wiosennej w Koszycach. No ale ci zawodnicy, tak jak mówię, no, być może potrzebowali jeszcze troszeczkę obycia, i aby trafić na ten poziom ekstraklasy. Ja bym chciał jeszcze o Adama Chlowszka zapytać, bo wydawało się, że jest to
nazwisko najbardziej robiące wrażenie na kibicach Brookbetu Termaliki i nie tylko. Wiemy, że Adam Chlouszek, który no, zaprezentował się świetnie i zdobył uznanie grając dla Legii Warszawa, po kilku sezonach wrócił do polskiej ligi. Miał być solidnym wzmocnieniem. Okazało się, że dość szybko się z nim Brookbet pożegnał. Tak, no myślę, że Adam, jeżeli chodzi o same sprawy sportowe, to prezentował się nieźle, natomiast brakowało pewnych elementów tych pozaboiskowych, które pomogłyby mu jakby w pełni skupić się na tym, co się dzieje na placu. Wszyscy mamy w głowie chyba tak naprawdę tą pierwszą sytuację, która mogła zupełnie inaczej ten sezon otworzyć dla Adama, gdy w meczu ze Stalą Mielec przez pół boiska biegł sam, a później w towarzystwie Ernesta Terpiłowskiego. No i ta sytuacja nie zakończyła się bramką, a ten ewentualny skuteczne rozstrzygnięcie tej akcji pewnie dałoby nam większą jeszcze swobodę, szybsze osiągnięcie prowadzenia. No to była taka sytuacja, którą tak naprawdę możemy pokazywać zawodnikom i wskazywać, co zostało zrobione źle w sytuacji dwóch przeciwko bramkarzowi i pokazywać im też może te właściwe rozwiązania, więc edukacyjnie bardzo ciekawy przypadek. Ale tak, Adam, tak jak wspomniałem, myślę, że gdyby uporządkował pewne swoje sprawy, te, które towarzyszyły mu poza placem, tak? No to miałby łatwiej, ale tych rzeczy, które gdzieś jeszcze z czasów Legii czy innych tematów się za nim ciągnęło, no nie do końca pozwalało mu na tym, żeby sfokusować się na piłce. No i wobec tego z czasem okazało się, że to przeważyło i coraz słabsza forma im dłuższy sezon. Mamy pierwszego rozmówcy na linii, tak więc połączymy się. Halo, dobry wieczór, dzień dobry, bo to człowiek jeszcze zapomina, że jest taka późna godzina, jasno za oknem. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Dobry wieczór, Nikodem Nokiel, profil Termalikowort z tej strony. Cześć, ja mam pytanie do pana Rafała dotyczące koncepcji gry Termaliki w przyszłym sezonie, ponieważ w rundzie wiosennej do naszej drużyny przyszło wielu zagranicznych zawodników, również z silnych lig z wschodniej granicy, z zachodniej granicy. I pierwsze pytanie jest takie, czy jest spora szansa na to, że tych najważniejszych zawodników uda się zatrzymać w zespole w przypadku teraz aktualnego spadku do pierwszej ligi. Masz jakieś konkretne nazwiska na przykład? Bo myślę, że... Myślę, że przede wszystkim Andrii Dąbrowski w tym przypadku tutaj nie chodzi, ale tu chodzi także o innych zawodników, oczywiście Hipsz czy Tomasz Poznar. I w tym przypadku chciałbym się także zapytać, jaki będzie koncept, główny koncept Termaliki gry w przyszłym sezonie, czy będzie to raczej stawianie na młodych zawodników, czy na bardziej doświadczonych, a może będziemy mieli do czynienia z taką mieszanką. Mm-hmm. Jakby to tak trochę nieładnie ująć. I to są takie dwa moje pytania. Nikodem, zacznę od tego, że wielki szacun za to, co robisz wraz z grupą na Facebooku, super sprawa i też oglądam, czasem zastanawiam się, skąd wy to wszystko wiecie, ale fajna sprawa. Bardzo dziękujemy. Wiesz co, no myślę, że zacznę od tematów tych wzmocnień. Wiadomo, że Roland Varga z nami tutaj nie zostanie, on tak naprawdę nie dostał tej szansy, jeżeli chodzi o te rozgrywki, taką małą tą szansę otrzymał. Nie czuł się do końca, jakby ta współpraca z trenerem nie do końca mu się tak idealnie układała. Jeżeli chodzi o Andrija, czynimy wszelkie starania, żeby Andrzej tutaj u nas został. On się bardzo dobrze czuje w Tarnowie. Bardzo dobrze się czuje w tym zespole. Podoba mu się tutaj u nas. Natomiast on wcześniej już, że my w pełni świadomie jakby podpisywaliśmy z nim kontrakt, mając na uwadze to, że on już ma zawartą umowę przedwstępną, jeżeli chodzi o inny klub. No i tutaj pojawia, znaczy oczywiście to jest klub z Ligi Ukraińskiej, wobec czego tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku te działania tego klubu podążą. Jest to klub zakwalifikowany do rozgrywek europejskich, a wiemy, że te kluby z Ligi Ukraińskiej będą chciały podjąć grę w Europie. Nie wiemy jeszcze, co z samą ligą, więc ten temat jest dosyć trudny, biorąc pod uwagę, że szanujemy to, że Andrii miał tą umowę i wiedzieliśmy o tym. Natomiast do końca czerwca Andrii jest tutaj w Tarnowie i jakby będziemy czekali na rozwój sytuacji. My jesteśmy też na bieżąco, rozmawiamy i czynimy starania, żeby, jeżeli takie okoliczności wystąpią, to żeby Andrii dalej był słoniem. Jeżeli chodzi o Tomasa Poznara, no to Tomas, przychodząc do nas do klubu,
miał świadomość tego, na jakim miejscu w tabeli jesteśmy i też przyjmowaliśmy od razu wariant taki, że zostaje z nami w obu przypadkach, czy to jeżeli się uda utrzymać, czy też jeżeli spadniemy, więc liczymy na to, że Tomasz będzie czołowym strzelcem w przyszłym sezonie rozgrywek Fortuna pierwszej ligi i że będzie się spisywał tutaj u nas bardzo dobrze. Artem Poliarus ma też dłuższy kontrakt, no tutaj problemy zdrowotne troszeczkę nam przeszkodziły. Będziemy obserwować to, w jakim stanie tak naprawdę trafi do nas po tej przerwie. On się cały czas tam rehabilituje i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych pierwszych tygodniach przygotowań. Tam mamy pewne możliwości, jeżeli chodzi o ruchy. A tak idąc aż do takiego podsumowania, to wydaje mi się, że naszym celem będzie jakby granie o czołowe miejsca w pierwszej lidze, stworzenie takiego zespołu, w którym będzie taka większa troszeczkę grupa młodzieżowców. Myślę, że gdzieś koło 6 zawodników będziemy tutaj też dawali szansę tym zawodnikom, którzy w Niecieczy są już od dłuższego czasu i grają na poziomie seniorskim w naszym drugim zespole, który oczywiście też ma swój jeszcze wielki cel przed sobą. Już wygrał w rozgrywki czwartej ligi grupy wschodniej. W drugiej grupie mistrzem będzie Wieczysta i ten mecz barażowy to na pewno coś będzie dla nas bardzo istotnego, bardzo ciekawego, bo no, dla nas byłoby to coś wspaniałego, gdybyśmy też mieli zespół rezerw na poziomie trzeciej ligi, bo to by pozwalało tak naprawdę przygotowywać wszystkich zawodników cały czas w trakcie sezonu do tego, żeby byli gotowi do maksymalnego wysiłku w weekend meczowy. To jest pewnie element, który no, w wielu miejscach niestety nie funkcjonuje, ale u nas mógłby zafunkcjonować na bardzo dobrym poziomie. W tym drugim zespole czy Kuba Banasik, który jest z rocznika 2002, czy kilku jeszcze młodszych, bo z rocznika 2-3 Pikul, czy 2-4 Dara Krasiński, a nawet z rocznika 2006 jest Karol Drelichasz, który bardzo dobrze też spisuje się już w rozgrywkach seniorskich, więc te kilka talentów z Akademii, która kilka lat temu zaczęła funkcjonować. Czyli może to być szansa po prostu. Tak, tak, tak. Oczywiście do tego planujemy. Może to jest jakiś plus troszkę, tak można sobie to wytłumaczyć. Biorąc tak, no musimy zaakceptować, co się stało i teraz jakby właśnie jak najszybciej pozbierać się, wziąć do pracy i jakby szukać tych pozytywów, które możemy znaleźć. Kilku zawodników, których pewnie pozyskamy z rynku, jeżeli chodzi o młodzieżowców, bo bacznie przyglądaliśmy się rozgrywkom tak naprawdę i w pierwszej, i w drugiej lidze, i nawet w trzeciej. Też kilku zawodników ocierających się o młodzieżowe reprezentacje polskie, więc takich kilka ruchów. No ale trzon zespołu myślę, że pozostanie i będziemy myśleć o tym, żeby być w czołowej dwójce pierwszej ligi. Dobrze, bardzo dziękuję za wszelką taką długą odpowiedź. Bardzo, bardzo miło słyszeć. Ja dziękuję, że zadzwoniłeś do nas. To tylko pokazuje, że los Brookbetu nie jest kibicom Słoni obojętny. Dzięki, że byłeś z nami. Do usłyszenia. Dziękujemy. Mieliśmy małe problemy techniczne. Ja przepraszam Rafała, że tutaj zerkałem na telefon, ale były problemy ze streamem. Stream jest, także jeśli ktoś chce zobaczyć, jak prezentujemy się razem z wiceprezesem Brookbetu Termaliki, to zapraszam oczywiście na Facebook RDN Małopolska. Teraz przed nami chwila muzycznej przerwy i wracamy po niej do audycji Wieczór na Luzie. Tu na antenie radia RDN Małopolska, audycja Wieczór na Luzie. Dzisiaj moim i Państwa gościem Rafał Wisłocki, wiceprezes Brookbetu Termaliki Nieciecza. Audycja podsumowująca sezon w wykonaniu Słoni. Rafale, chciałbym jeszcze nawiązać do pierwszej części sezonu. To przed telefonem Nikodema poruszyliśmy tą niemoc strzelecką. Pierwsze zwycięstwo z Górnikiem Zabrze 3-1. Wydawało się, że to będzie motor napędowy dla drużyny Słoni, że to przełamanie, wielka radość, wtedy mecz pełen dramaturgii, bo zespół Brookbetu przegrywał 1-0, finalnie wygrywa 3-1, a później 10. kolejka i w Radomiu, można powiedzieć, w ostatnich minutach też tracimy zwycięstwo. Tak, ale akurat myślę, że ten mecz w Radomiu to był akurat, zaliczyłem go do tej grupy spotkań, w których punktowaliśmy powyżej tego, na co zasłużyliśmy, tak, bo akurat ten mecz możemy zakwalifikować do wydarzeń, właśnie gdzie to expected goals było poniżej jakby tego, co osiągnął rywal, tam wspaniała forma, wspaniała dyspozycja Łukasza Budziłka, który do praktycznie 90. minuty bronił jak w transie,
w końcu skapitulował i zdobyliśmy tam tylko i aż jeden punkt. Może opowiedz o tym systemie, bo to mnie zainteresowało. Powiedziałeś expected goals, czyli oczekiwane gole. Jak to jest analizowane? Jakie bierzecie parametry pod uwagę? Znaczy to myślę, że cały model to tak naprawdę bardzo duża książka, ale jakby tak tak w najszybszym skrócie to miejsca, z których oddawane są strzały, każde z nich ma jakiś taki wskaźnik jakby skuteczności działania. Tutaj liczymy to miejsce, z którego jest oddawany strzał, plus na przykład ilu zawodników znajduje się między linią bramki a linią strzału, pewne rzeczy, które jakby są zmienne oczywiście w tym wszystkim. Dla przykładu powiem, że z 11 metrów, jakby tak z wyliczeń statystycznych wynika, 76% strzałów, czyli ze 100 strzałów 76 kończy się golem. Czyli właśnie dla 11 metra, dla rzutu karnego expected goals to jest 0,76. Są strzały oczywiście takie, które są bardzo blisko bramki, tak? I wówczas, gdy oddajemy strzał, nie wiem, z 3-5 metra, no to ten wskaźnik jest na przykład na poziomie 0,3. Strzały oczywiście zza pola karnego często liczone są jako 0,01 albo jeszcze mniejsze. To jest oczywiście ciekawa sprawa. Tutaj król strzelców ligi angielskiej Son z Tottenhamu miał na przykład expected goals na poziomie 15, a zdobył tych bramek zdaje się 23. Tak. Więc wyraźnie pokazuje nam to, że strzelił 8 goli powyżej tego, czego moglibyśmy się spodziewać. To by pokazywało nam, że oddawał strzały z takich miejsc bardziej odległych, z sytuacji trudnych. No to pokazuje jego klasę piłkarską. To, że byliśmy nieskuteczni, to też znalazło odzwierciedlenie w tym wskaźniku expected goals, bo my stworzyliśmy wyraźnie więcej sytuacji niż stworzyliśmy goli, zdaje się chyba o 7 lub 8, czyli też właśnie ten bilans meczu, bo to liczymy też expected points, tak, czyli punkty oczekiwane w zależności od tego, jaki wykreowaliśmy wskaźnik expected goals i ile punktów powinniśmy zdobyć z danego meczu i tutaj też byliśmy wyraźnie poniżej. Więc te elementy takie właśnie typowo piłkarskie, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, no to pokazują nam, że no troszeczkę nam zabrakło. Czasem mówi się o tym, że to jest, no trochę możemy tak mówić, tak, że taki Son to jest niezwykła jakość piłkarska i rzeczywiście pokazał to. Czasem mówi się właśnie o tym, że no tej piłkarskiej jakości nam się trochę zabrakło, ale ja uważam, że też tą piłkarską jakość możemy wypracować tak w codziennym treningu. No i tak jak no jednym z elementów niestety tego, że to nasze XG było takie niskie, jest fakt, że 5 razy niestety nie trafiliśmy z rzutów karnych. Tak, czyli... A dużo tych, patrząc z perspektywy sezonu, dużo tych rzutów karnych gwizdniętych było dla zespołu Słoni, a mimo wszystko 5 nietrafionych. Tak, no wykorzystaliśmy 8, mieliśmy łącznie 13. Od momentu, jak trener Dariusz Banasik, czyli trener Radomiaka, powiedział o tym, że jakby dużo tych karnych otrzymuje, nagle przestaliśmy je otrzymywać i chociażby mecz w Łęcznej, gdzie wydaje mi się, że no, niestety pomylono się, czy w mecz z Radomiakiem, gdzie Nemanja Tekijaszki był faulowany w polu karnym, nie wiem, czy ta wypowiedź trenera sprzed meczu spowodowało, że sędziowie nagle gdzieś, nie wiem, zatrzęśli się. Tak, zatrzęśli się i nie gwizdali, no ale to tak możemy mówić, ale no, nie wiem, jak do końca było. No, w jaki sposób, no, Piotr Wlazło też bardzo przeżywa to, że zawiódł w takim newralgicznym momencie. Bardzo, ja z Piotrem tam rozmawiałem i przeżywa to, że w tym najważniejszym tak naprawdę momencie, bo gdybyśmy pewnie wygrali z Piastem, to ta ostatnia kolejka byłaby dla nas jeszcze gromo wszystko. Nie wiemy, jakby się zakończył oczywiście mecz Śląska z Górnikiem. No w tej sytuacji ostatniej kolejki, gdy to już było troszeczkę na luzie, to Śląsk no, jednak przegrał. Nie wiemy, jakby się zachował, gdyby też walczyło o wszystko. Zgadza się. No, my możemy powiedzieć o tym, że zagraliśmy bardzo dobrze na Pogoni, że pożegnaliśmy się godnie i nie możemy powiedzieć, że Pogoni nie zależało na tym meczu, bo myślę, że grała, żeby pożegnać pięknie trenera Runiejcia.
No, miała nadzieję jeszcze na to oczywiście, że... No i przede wszystkim to jest zespół, który cały sezon grał świetnie, tak. więc nie ma myślę mowy o jakimś odpuszczeniu. Nie wiem też, jak to tam wyglądało, jeżeli chodzi o zbieranie informacji dotyczących Rakowa, bo akurat w trakcie meczu gdzieś przemieszczałem się po strefie zero i słyszałem, bo w końcówce byłem blisko bramki Dante Stipicy, żeby jeszcze wciągnąć tą piłkę do sieci pogoni i Dante gdzieś koło 85 minuty pytał chłopców podawania piłek, jaki jest wynik w Częstochowie, więc chyba nie wiedzieli zawodnicy, chyba nie chcieli wiedzieć, chyba koncentrowali się na tym po prostu, żeby wygrać z nami, no ale my jakby się nie poddaliśmy, ze stanu 2-0 doprowadziliśmy do remisu, mogliśmy ten mecz oczywiście jeszcze wygrać. Rafale, mamy kolejny telefon na linii, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Gabriela z tej strony. A, dobry wieczór, Gabrielo. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze to... Do kogo? Do mnie czy do pana Rafała? Raczej do pana Rafała, ale pan redaktor też się może wypowiedzieć, jeżeli chce. Słucham. Więc moje przemyślenie dotyczące tego sezonu jest takie, że można by go podzielić na takie dwa etapy, czyli za kadencji trenera Mariusza Lewandowskiego i za kadencji trenera Latala. Bo za Mariusza Lewandowskiego było tak, że ten styl był ładny, ale tych punktów brakowało. A za trenera Latala ta filozofia gry zmieniła się o 180 stopni. Teraz czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że gdyby trener Latal dostał nieco więcej czasu, nie wiem, na przykład... pomijając ten incydent z trenerem Probierzem, dostałby ten czas od początku roku, Próbek miałby większe szanse, by się utrzymać, bo po prostu zwyczajnie punktował lepiej. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie mam na temat Zwonimira Kożulia, bo on został zakontraktowany w tej przerwie pomiędzy rundami, dosyć niefortunnie, złapał kontuzję. I czy jest szansa, że on jeszcze pomoże Słonią wrócić do ekstraklasy z pierwszej ligi? Zacznę od drugiego tam, jeżeli chodzi o Zwonka, to no nie będzie takiej jakby naszej idei. Tam mieliśmy takie porozumienie z klubem tureckim, że to jest półroczne wypożyczenie, natomiast tam pewne rzeczy formalne ze strony Turków nie zostały spełnione i ten transfer tak naprawdę, no nieszczęśliwa historia, natomiast ten transfer tam nie do końca został potwierdzony w TMS-ie, tak, czyli w takim programie zatwierdzającym te wszelkie transfery. No my wszystko z naszej strony wykonaliśmy. No niestety klub turecki, nie wiem, czy przysnął sobie w związku z tym, że mieliśmy tą sytuację, że zgłosiliśmy kontuzję Kożulia i tam było, no tam była taka historia, że on nie mógł być nawet przez nas potwierdzony w związku z tym, że Turcy tego transferu w TMS-ie nie potwierdzili. Natomiast odnosząc się do pierwszego pytania, no tak, te dwa etapy to dosyć oczywiste. W tych rozmowach indywidualnych z chłopakami też pytałem o to, czy czuli, że może fakt, że mieliśmy troszeczkę problemów z tym, że mieliśmy zamieszanie, tak? No nie da się ukryć, że od momentu rozstania z trenerem Lewandowskim do momentu, gdy trener Latal tak naprawdę został ogłoszony jako trener pierwszy Brukbet Termaliki, no minęło trochę czasu. Ale zawodnicy tego tak nie odczuwali. Myślę, że tych jednostek treningowych, które odbyły się z trenera głównego pod okiem reszty sztabu, było 4 i one były dobrze przygotowane, zgodnie z jakimiś założeniami ogólnymi, jeżeli chodzi o to, co się działo wcześniej i tak naprawdę później, bo większość tego sztabu była stała. A trener Latal jakby dołączył do nas już to pierwsze mini zgrupowanie, które mieliśmy w Uniejowie, więc tam wszystko jakby myślę, że działało w sposób właściwy. Oczywiście pewnie gdybyśmy mieli troszeczkę więcej tych meczów właśnie pod przewodnictwem trenera Latala, to ten wskaźnik, ta średnia zdobywanych punktów była dobra. Oczywiście to było więcej troszeczkę pragmatyzmu, jeżeli chodzi o przenoszenie piłki, jeżeli chodzi o budowanie akcji, jeżeli chodzi o takie granie bezpośrednie. I pewnie to też wpłynęło na to, że rzeczywiście tych punktów było więcej, ale też myślę, taki bardzo ciekawy artykuł redaktora Treli z Nuance, mówiący też o tym, że po prostu w pierwszej części sezonu graliśmy tak bardzo poniżej expected points, że to wyrównanie musiało przyjść, tak? Bo to też jest jakby kolejne ujęcie statystyczne, jeżeli chodzi o to, co jest ważnego w futbolu, że prawdopodobnie, jeżeli grasz zdecydowanie poniżej swojego expected goals w trakcie sezonu, to w pewnym momencie przychodzi wyrównanie, czyli że strzelasz w sytuacjach, gdy
gdy jednak tych sytuacji kreujesz mniej, to nie, jak się okazuje, nie zawsze tak się dzieje, bo Pogoń jest przykładem zespołu właśnie troszeczkę jak Sonem, że tych sytuacji miała mniej, a strzeliła 8 bramek więcej. No pewnie tutaj zasługa chociażby Kamila Grosickiego, który strzelał czasami z takich bardzo ciekawych miejsc, z których ten wskaźnik jest niski. No a ja tak jeszcze kończąc, no to muszę pochwalić umiejętności bramkarskie pani Gabrieli, bo w jednej sytuacji byłem świadkiem, jak taką piłkę lecącą właśnie w trybunę prasową złapała. O proszę, to ciekawych rzeczy się dowiadujemy. No dobrze, pani Gabriele, to w takim razie w nagrodę, że świetnie tak pani złapała tę lecącą piłkę w trybuny. Słonik, który dzisiaj tu jest z nami, powędruje do pani. Co pani na to? Bardzo się cieszę. Świetnie. Przyda się w kibicowaniu i szybkiego powrotu do Ekstraklasy. Dziękujemy, Gabriele, że byłaś z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jak widzimy, Rafale, to co mówiłem wcześniej, kibice Słoni cały czas żyją tym sezonem. Niestety wiemy, jak on wyglądał na przestrzeni całego roku gry. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć o jednej kwestii. Byłeś związany, no bo już myślę, że nie ma sensu też wałkować w kółko niestety przegranego sezonu. Myślę, że już podsumowaliśmy i te kadencje trenera Mariusza Lewandowskiego i te kadencje Radosława Latala. Obie inne, obie różne. No niestety finalnie Brookbet spada do pierwszej ligi. Zanim jeszcze spytam o twoją przeszłość, bo o to też chcę zagaić. Jak wygląda teraz proces tworzenia drużyny? Bo wiemy, sezon się zakończył, kibice myślę mogą jakby odetchnąć z ulgą, czekają na nowe rozgrywki, ale wiemy, że w klubie praca wre. No tak, zdecydowanie wróciliśmy w niedzielę rano ze Szczecina, bo też zespołem tam byłem w tej trudnej chwili, tak, na tym ostatnim meczu. Wczoraj gala Ekstraklasy, tam też nasza delegacja i możliwość cieszenia się ostatnimi chwilami w Ekstraklasie, doceniania tego, że wielu rywali skończyło te rozgrywki przed nami i mocna delegacja, rozmowy o tym właśnie i myślę, że też taki ton głównie przewijał się przez te rozmowy, że naprawdę w drugiej części sezonu pokazaliśmy, że zasługujemy grać na grę w Ekstraklasie, że bardzo mocno walczyliśmy o to, że pokazaliśmy dużo dobrej jakości i wiele osób podkreślało to, że jeżeli będziemy w dalszym ciągu utrzymywali ten poziom, no to szybko jesteśmy w stanie wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Myślę, że to można powiedzieć właśnie o zespole Brookbetu, że widać było tę chęć utrzymania się w lidze. Było kilka zwycięstw, no na pewno wygrana 4-0 ze Śląskiem Wrocław, niespodziewane, czy nawet też zwycięstwo na stadionie Krakowi. No, pojawiały się te mecze, gdzie naprawdę Brookbet pokazywał, że chce i finalnie niewiele brakło, bo gdy porównamy to do sytuacji Wisły Kraków, która też niestety spadła, to tutaj jakość tych piłkarzy i to, co pokazywali na boisku, no to już troszkę inaczej wyglądało niż w przypadku Słoni. No tak, myślę, że odrobiliśmy bardzo dużo punktów, bo Wisła, wiadomo, po zwycięstwie u siebie w ostatnim meczu jesieni z Brookbetem, no to miała tych punktów, zdaje się, 10 przewagi, więc my 11 punktów więcej wiosną zrobiliśmy, skończyliśmy nad Wisłą. No jakby wydaje mi się, że te, no tak, no tylko jedno zwycięstwo za kadencji trenera Brzęczka, oczywiście też dużo pecha, bo też te sytuacje, których Wisła czasami nie strzelała, czy traciła bramki w takich ostatnich akordach meczu. No i też niestety czasami te sędziowskie decyzje. No. To jest smutne, że czasami drużyna, która walczy o utrzymanie, poprawnie na przykład zdobywa bramkę, tak jak to było w przypadku meczu z Lechem Poznań. Mhm. Bo myślę, że to był gwóźdź do trumny Wisły Kraków. Gdyby wtedy mecz zakończył się zwycięstwem, to byłby motor napędowy naprawdę dla zawodników i pokazanie, że możemy to zrobić. Wiemy, jak się zakończył, wiemy, że też moim zdaniem poprawnie zdobyta bramka nie została uznana. No i to jest smutne, że teraz drużyna spada, a mogło się to potoczyć inaczej. No nie ukrywam, że my tak wczoraj troszeczkę też o tym dyskutowaliśmy z Dawidem Boszczykowskim, z Tomaszem Jarzyńskim, że niestety małopolskie zespoły były tymi, które były najbardziej pokrzywdzone, bo jakby należy też do tego grona dołączyć Krakowie, której też
tych błędów, pomyłek sędziowskich przytrafiło się bardzo dużo w ich meczach, tak, na ich niekorzyść. I gdybyśmy tak spojrzeli akurat na tabelę, Warszawskiego weszło, tak, które trochę też o tym traktuje, tak, jakby zwraca uwagę, jakby po każdej kolejce podsumowuje te błędy, to okazuje się, no, że Brookbet, Krakowia, no i Wisła najbardziej są zespołami, które są tak mocno pokrzywdzone. No i trudno nam rywalizować się z zespołami, które, no tak jak Zagłębie Lubin czy Wisła Płock, mają, nie wiem, tam plus 7 czy plus 8 punktów z racji tego, że sędziowie mylili się akurat na ich korzyść. Szkoda, bo myślę... Nie w sytuacji Brookbetu najbardziej woli mecz w Łęcznej. I to, o czym wspomniałeś wcześniej, że te dwie sytuacje do podyktowania rzutu karnego. Niestety sędzia mimo przy tej drugiej sytuacji wideoweryfikacji nie tak zrobił tego. Myślę, że to z tych trzech sytuacji, w których piłka odbiła się od rąk zawodników Górnika, ta druga była taka najbardziej ewidentna i wydaje się, że tam Kryspin jakby w sposób trochę świadomy, no niestety zderzył się też ze swoim kolegą, który no i później zagrał ręką w sposób ewidentny. Wcześniej taka zatrzymana bardzo groźna kontra, gdzie mieliśmy tak naprawdę sytuację 6-3, gdzie Piotr wlazł, bo przechwycił piłkę w swojej strefie obronnej i w sposób taki dynamiczny wyprowadził ją. Został później sfaulowany w taki sposób, że ta koszulka została jego mocno porwana, a sędzia przerwał grę w sytuacji, gdy Piotr już oswobodził z tego uścisku rywala. No i to było na pewno trudne. Tych pomyłek kilka było, ale jakby my bardziej musimy się koncentrować na tym, co my możemy zrobić lepiej. No, pewne rzeczy są takie, których no, nie możemy zmienić. No, możemy tylko liczyć na to, że w przyszłym sezonie czy w kolejnych sezonach sędziowie będą jakby tak w sposób, nie wiem, no wiadomo, że pomyłki są jakby nieodłączną częścią futbolu, ale no dobrze by było, liczmy, że po prostu będzie ich mniej. No właśnie, że będzie ich mniej, że no najsmutniejsze dla kibica jest to, że właśnie w momencie, kiedy na daną sytuację w grze patrzy kilku sędziów, jest wóz VAR, gdzie naprawdę oni mogą do milimetra sobie te sytuacje przeanalizować, powiedzieć na słuchawkę do sędziego głównego, słuchaj, jest tak albo tak, widzimy to, no bo wiadomo, że sędzia, jest mecz, jest ciśnienie kibiców, on ma mały ekran. Wiadomo, że zdarza się to, że jakoś inaczej to zinterpretuje, no ale od czegoś też jest, od czegoś są też ludzie na warze. No dokładnie, no, chciałoby się, żeby jednak właśnie ta czujność ludzi, którzy tam pracują, była większa i żeby w taki sposób bardzo obiektywny podejmowali te jak najbardziej skuteczne decyzje, jak najbardziej trafne. No ale to jest taki element, tak jak mówimy, no który pewnie wiele zespołów może o tym powiedzieć, no ale my się czujemy jakby tak najbardziej pokrzywdzani troszeczkę. Rafale, szybko jeszcze, bo czas antenowy niestety nie jest z gumy, dobrze się rozmawia. Wspomniałeś, że rozmawiałeś z Dawidem Błaszczykowskim, z Tomaszem Jarzyńskim. Jakie odczucia teraz panują wśród włodarzy Wisły Kraków? No to jest, myślę, że bardzo trudny temat, prawda, dla Wisły, bo tego się... Znaczy Wisła pewnie nie była rozpatrywana nawet w gronie tych zespołów, które będą walczyć o utrzymanie, które finalnie spadną. Duże nakłady, jeżeli chodzi o ten zespół, bo dużo większy budżet, tak, jeżeli chodzi o płace, jeżeli chodzi o cały klub w stosunku do tego pewnie, gdzie jest nasz budżet, czy budżet Górnika Łęczna, czy innego Spadkowicza, czy też Warty Poznań, która jakby taką dobrą rundę tą wiosenną miała, więc to na pewno było bolesne dla kibiców, którzy tak wiele dla tego klubu zrobili w ostatnich latach i tak naprawdę dzięki tym kibicom ten klub przetrwał ten najtrudniejszy okres. No na pewno ten kolejny sezon też będzie dla Wisły bardzo trudny, bo nie zna realiów tej pierwszej ligi, tak, od 26 lat na tym poziomie rozrywkowym nie była. Myślę, że też będzie musiała się liczyć z tym, że każdy mecz z udziałem Wisły, czy to na wyjeździe, czy przy remonta, będzie takim swoistym świętem dla rywali, bo... Wygrać Wisłę Kraków w pierwszej lidze, no to na pewno jest. No właśnie, tak. Każdy zespół, który będzie rywalizował z Wisłą, będzie się w taki sposób szczególny spinał, dlatego to może być dużo dla Wisły trudniejsze niż dla chociażby Brookbetu, a pewnie też naszym, jak i Wisły, celem będzie szybki awans, ale tych zespołów zaangażowanych w to właśnie będzie dużo. Ostatnia kwestia, kibice, którzy widziałem ostatnio na Twitterze, jest grono fanów, którzy byli na każdym meczu w tym sezonie, specjalne koszulki,
i ta grupa Nieliczni Fanatyczni. Naprawdę niesamowita sprawa, to trzeba na koniec powiedzieć. No tak, fantastyczni ludzie, którzy dbają o to, żeby w Niecieczy było głośno, jeżdżą na wszystkie wyjazdy. Taka nieszczęśliwa historia związana z meczem z Pogonią, tam staraliśmy się, żeby wszyscy mogli wejść, tam troszeczkę trudna historia z tym, że nie do końca jedna z osób zadbała o to, żeby ta lista kibiców trafiła do Pogoni odpowiednio wcześnie. No, nasze negocjacje z władzami Pogoni doprowadziły do tego, że część osób mogła wejść na stadion, ale no, jakby najważniejsze było to, że ci kibice wspaniale wspierali nasz zespół. Piłkarze naprawdę bardzo to doceniają, bo wyprzedzali nas w drodze do Szczecina, trąbnęli, pomachali szalikami i to widać, że dodało dużo otuchy, że w tak trudnym momencie, gdy było wiadomo, że już spadamy, tak, to kibice na drugi koniec Polski z nami jadą. Spotykamy się w piątek, żeby troszeczkę porozmawiać o tym wszystkim, o tym całym sezonie, podziękować też tej grupie, która coś takiego niezwykłego zrobiła. No i mam nadzieję, żebyśmy też nakreślili sobie cele na kolejny sezon i żeby ta grupa Nieliczni Fanatyczni cały czas tak pięknie świadczyła o Bruk Betermanice. Chciałoby się rozmawiać tutaj z Rafałem Wisłockim jeszcze, ale niestety musimy kończyć. Moim i Państwa gościem był dzisiaj wiceprezes Bruk Betu Termaliki Nieciecza Rafał Wisłocki. Rafale, życzę w takim razie owocnych przygotowań do nowego sezonu i szybkiego awansu powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Oby tak się stało, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Wieczór na luzie. Zaprasza Karol Garnicarz.